kochani, no i byłam na poczcie oczywiście i zakupiłam kartki. Powiem wam, że pani na poczcie bardzo na mnie dziwnie patrzyła, bo jak wzięłam tyle, no na razie mam 10. I oczywiście kartki wybierałam losowo, słuchajcie, no są piękne po prostu. Jak sobie tu je oglądam i mam wszędzie powkładany znaczek i będę oczywiście nadawać, no ślicznie. Kiedyś były tylko takie, wiecie, jednostronne, a dzisiaj to już są ładne, przepiękne wzory. Ja wzięłam, o, znaczek mi gdzieś wypadł. Ja wzięłam, słuchajcie, różne, naprawdę. Teraz to sprawdzę. Każda praktycznie jest inna. I będę je wypisywać dzisiaj. I jak będę jechała, to je wrzucę. Także ja również czekam z niecierpliwością na wasze kartki do mnie. Ale to jest naprawdę, słuchajcie, frajda. Także biorę się za obiad, bo Hania ta niedługo wróci ze szkoły, moi drodzy. O, to nie wypadło. Wróci ze szkoły. No i ja się ewakuuję do sklepu. Kochani, i kartki oczywiście wypisane, znaczki naklejone. Oj Boże, to była taka frajda pisać życzenia, moi drodzy. I przyklejanie samych znaczków, chociaż ja pamiętam za dzieciaka, że ten smak tego kleju był o wiele gorszy, także nakleiłam się troszeczkę i oczywiście kartki wyślę, słuchajcie, jutro, bo niestety już dzisiaj nie dam rady, no za późno trochę wróciłam, już nie chciałam się wracać na pocztę, ale kartki mam uszykowane, wypisane, zaklejone, nadane, także spodziewajcie się. Tu ja już dojechałam na miejsce do sklepu, zaraz tu uderzam dalej, a tu z tyłu jest napis fajny, Dąbrowa Górnicza dla aktywnych. Także aktywnie, moi drodzy, śmigamy sobie dalej. Kochani, to znowu ja, właśnie już wracam do sklepu. Jak dojadę, to wam pokażę, co mi się udało wyhaczyć w Action. Byłam również wtedy. I wtedy też są fajne włóczki, też wzięłam sobie parę sztuk, nie dużo brałam, bo mam przecież duży zapas. A jeżeli chodzi o tą włóczkę właśnie, którą chciałam kupić, to niestety były 3 motki. I to każdy był w innym kolorze. A mi bardziej zależałoby, żeby to było w jednym, żeby zrobić fajny koc, więc będę musiała kombinować co innego. Teraz czekam właśnie na autobus powrotny. Przyjadę do domu, jakąś kolacyjkę sobie zjemy. No i oczywiście czekam na live u Asi na kanale Worldbeers dzisiaj o 21:00 na jej kanale, także zapraszam was serdecznie. Wpadajcie tam, moi drodzy, będzie fajnie, będziemy sobie rozmawiać, śmiać się, także zapraszam na kanał o 21:00 do Worldbeers, do Joasi, także widzimy się w domu. Już jestem w domku, zmarznięta, powiem wam, chyba z 15 minut się spóźnił autobus. Już myślałam, że nie przyjedzie, a następny mieliśmy dopiero w 6:30. Także mamy 18:15. Ja już wam pokazuję, co ja jakie zakupy zrobiłam. I to są zakupy ze sklepu Teddy i ze sklepu Action. No i mam dwie rzeczy takie nie związane z moją pasją. Na choinkę dla Hani, bo będzie miała dzisiaj, jutro będę ubierała taką malutką, ma, także ona chciała. Pierwszą włóczką, jaką znalazłam, to jest kupiona wtedy i ona kosztowała, kochani, kosztowała, zaraz wam powiem, chyba 8 zł, jak znajdę cenę, bo ogólnie wszystkie włóczki wtedy mają cenę już na banderoli. Tak, 8 zł. To jest taki kolor, jakbym to nazwała, ciasteczkowy. I to jest coś podobnego do delfina. Ma 3 w 100 metrach. Jest, nie, w 100 gramach jest 45 metrów. Także bardzo mi się spodobał kolor i już mam na to oczywiście plany. Będzie z tego robiony misiu, ale na kanale. Drugą rzeczą, to kupiłam sobie, moi drodzy, i to chyba kupowałam w Action.
nie wiem ile kosztowało, chyba 5 czy 8 zł. To jest zestaw drutów i tu jest od 3,5 do 10. Takie zwykłe, teflonowe, najprostsze, słuchajcie, druty. A dlaczego je kupiłam, to oczywiście zaraz Wam również powiem. 5 zł to kosztowało. Oczywiście tu jeszcze popcorn, Hani. I teraz tak. W sklepie Teddy kupiłam, zamiast sobie wszystko wyłożyć, to taką włóczkę. No chyba ona nawet, nie wiem, czy jest podobna do... Słuchajcie, nie wiem, co to jest, taka aksamitna, ja Wam pokażę, jak ona wygląda. Może nawet nie podobna do aksamitka, bo aksamitek jest bardziej puchaty, a ona jest taka bardziej właśnie płaska, ta włóczka. I tu był kolor taki ekry, więc dlatego ją też wzięłam. Być może na jakąś lalę. Także zobaczymy, jak się sprawdzi. Ona kosztowała 4 zł. 4 zł za jeden motek. Mam dwa, bo tu jest 50 gram, 58 metrów. Także ona mniej więcej tak wygląda. Tu widzę, że jakaś jest ferelna. Pewien o nie, to taka nitka się przyplątała. Nie, wszystko gra. Także jest taka pluszowa, ale mniej tak jakby puszysta od aksamitka. Czyli kolejna jakaś pluszowa włóczka, która ostatnio u mnie gości. I też wtedy kupiłam 50 gram, 130 metrów bawełna z akrylem. Bardzo podobna do Yarn and Jeansu. Oczywiście wydaje się, że jest grubsza, bo jeans ma 160 metrów. I to jest ekry kolor. I wzięłam taki, no w kamerze wygląda taki wypłowiały kolor, ale to jest taki róż, taki ciemniejszy róż, moi drodzy. Fajny, fajny. Tu mam te dwa motki. No i co powiem Wam, dorwałam. No nie kupiłam tamtej włóczki, no bo jak były trzy motki, no to bez sensu. Ale znalazłam na te druty właśnie. Będę robiła taką poszewkę na drutach z warkoczami. I jak zobaczyłam tą włóczkę, ona kosztowała około 21 zł. Ale moi drodzy, ona ma 425 metrów, gramów, przepraszam. 425 gramów, prawie pół kilo waży i ma 212 metrów. Po prostu XL. Tu jest na druty od 9, na szydełko od 9 do 10, czyli nawet nie ma na druty, ale podejrzewam, że też taki rozmiar. Zobaczcie. Bardzo mi się spodobało, ponieważ no, będzie mi pasowało do zasłon. On jest troszeczkę ciemniejszy, teraz prześwietla, bo on ma taką metaliczną nitkę, ale naprawdę powiem Wam, kupę motka wzięłam na próbę, zobaczę co jak to się będzie sprawdzało. Oczywiście to jest 100% akryl, nie, 99% akryl i 1% poliester, czyli ten, pewnie ta metalizująca nitka to jest ten poliester. Także takie są, moi drodzy, zakupy. Jeszcze mam baterię do lampek. Takie są moje zakupy włóczkowe. Nie jest tego zbyt dużo. Zresztą ja już mam taki zapas, że nie potrzebuję już nie wiadomo ile włóczek, ale jak jadę do tych sklepów, to zawsze coś sobie wybiorę, ponieważ no, ceny są nawet przyjazne i są też takie włóczki, gdzie nie widziałam ich w innych pasmanteriach, i na próbę, czy na jakieś szale, czy na jakieś inne rzeczy. Jakby tego było bardzo dużo, to na pewno bym wzięła więcej, ale no niestety tam były przerzedzone były półeczki, było po kilka sztuk. Akurat tej to były dwa motki, były z tego koloru, a też nie chcę robić zbyt kolorowo, bo jak już mam liście w pokoju, to już by było przesada, moi drodzy. No i jeżeli chodzi o takie gadżety, które kupiłam, bo kupiłam na choinkę małą Hani, bo nie chcę dłużej, to w Biedronce dorwałam takie, słuchajcie, fajne jabłuszka złote, złote, i do tego też takie spineczki, gwiazdki czerwone,
Także jutro będę ubierać choinkę, oczywiście wy razem ze mną, moi drodzy. Także ja wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy dzień, kochani. Zapraszam was na kolejny odcinek. Dzisiaj się widzimy na live'ie i będę to co wejście powtarzać. Widzimy się dzisiaj na live'ie u Łasi. Będzie fajnie, będzie śmiesznie. Będziemy pili herbatkę z cytryną, z pomarańczą, z pomarańczem, z cynamonem lub z imbirem, żeby się rozgrzać, bo jest dość duży mróz. Także teraz już czuć, powiem szczerze. Buziaki, pa, pa.